Jacek Dziedzinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim państwa gościem jest pan doktor, pan Adam Bielan, wicemarszałek Senatu, wiceszef Porozumienia, Klub Prawo i Sprawiedliwość, Mazowiecka Jedynka, PiS do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan, jeżeli dostanie się do Parlamentu Europejskiego, to złoży mandat, czy będzie wypełniał funkcję europarlamentarzysty? Traktuję poważnie wyborców i jeżeli zostanę wybrany, jeżeli wyborcy tak zdecydują, to obejmę ten mandat. No ale pani Beata Mazurek mówi, że jeżeli zdobędziemy mandat, to będziemy decydować, czy będziemy go obejmować. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Na tym obozie nigdy taki przypadek dotąd nie miał miejsca. Oczywiście może się zdarzyć, że w trakcie kadencji posła, senatora czy posła do Parlamentu Europejskiego może być ważna propozycja objęcia jakiegoś istotnego stanowiska. Mi w tej chwili przychodzi na przykład do głowy Janusz Wojciechowski, który był posłem do Parlamentu Europejskiego. W trakcie kadencji został kandydatem do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, bardzo ważnej instytucji. I to stanowisko rzeczywiście objął i zrezygnował. Na jego miejsce weszła kolejna pani posłanka, która zdobyła kolejny wynik pod względem liczby głosów. Natomiast nie wierzę w to, że jakikolwiek polityk wybrany do Parlamentu Europejskiego tuż po wyborze zrezygnuje. Takie zapowiedzi dotąd składał tylko pan Robert Biedroń. Czyli pan wyklucza, że ktokolwiek, kto dostałby się z list Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego, mógłby zrezygnować z mandatu? Tak, znaczy nie wyobrażam sobie takiej sytuacji w tej chwili. To po co pani Beata Mazurek tego typu rzeczy mówi? Nie wiem. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Nie rozmawiałem jeszcze z panią marszałek, natomiast my podchodzimy do tych wyborów bardzo serio. To są bardzo ważne wybory, zarówno jeśli chodzi o kalendarz wyborczy w naszym kraju, bo tuż po tych wyborach rozpoczniemy kampanię w wyborach do Sejmu. Natomiast one są również ważne same w sobie. Zdecydowana większość prawa, które obowiązuje w Polsce, jest kształtowana dzisiaj w Brukseli, w Strasburgu. To prawo, te decyzje tam podejmowane mają wpływ również na nasze codzienne życie. Jeżeli w zeszłym roku zastanawialiśmy się do końca, czy dojdzie do znaczących podwyżek cen energii dzięki stanowczym działaniom pana premiera Morawieckiego, na szczęście tak się nie stało, to był efekt decyzji, które były podjęte w Brukseli. Dobrze, na początku 2013 roku, kończąc ten pierwszy, większym uwolnieniu handlu certyfikatami CO2, do emisji CO2. Ale kończąc pierwszy temat, czy wyobraża pan sobie sytuację, w której Prawo i Sprawiedliwość wygrywa kolejne wybory lub też rządzi ze współkoalicjantem wybory do parlamentu i na przykład Joachim Brudziński wraca z Parlamentu Europejskiego jako europoseł i wchodzi do rządu? Nie wiem, to już jest pytanie do pana... Nie jestem upoważniony, żeby w jego imieniu się opowiadać. Ale ja pytam, czy taka sytuacja byłaby możliwa? Zdaje się, że pan minister wczoraj w mediach społecznościowych z takimi scenariuszami się rozprawiał. Pani premier Beata Szydło ucieka do Parlamentu Europejskiego w obawie przed Trybunałem Stanu? Nie żartujmy. Politycy opozycji mówią, że postawią panią premier Beatę Szydło przed Trybunałem Stanu. Grzegorz Schetyna rzeczywiście od wielu miesięcy zapowiada krwawą polityczną wendetę. Jestem przekonany, że zdecydowana większość Polaków nie chce wzrostu napięcia na polskiej scenie politycznej. To jest chyba ostatnia rzecz, którą dzisiaj Polska potrzebuje. Polska, która ma wiele wyzwań wewnętrznych, zewnętrznych, nie potrzebuje jeszcze większego konfliktu niż ma to miejsce dzisiaj, a jeszcze większy konflikt gwarantowałby, byłby zagwarantowany, gdyby Platforma doszła do władzy i realizowała właśnie swoje krwawe pomysły. Beata Mazurek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedziała taką uchwałę. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu PiS zaproponuje uchwałę w sprawie odpowiedzialności za Holokaust w związku z niedopuszczalnymi wypowiedziami, które miały miejsce podczas konferencji bliskowschodniej. Czy ta uchwała Sejmu zostanie podjęta, czy nie? To jest decyzja moich kolegów posłów. Senat nie był, w Senacie takiej inicjatywy nie ma. Trzeba zapytać moich kolegów w Sejmie. Z tego co wiem, chyba nie jest przewidziana w porządku obrad tego posiedzenia, tego tygodniowego posiedzenia. Ale to jest właśnie to najbliższe posiedzenie. Tak, ale z tego co wiem, nie ma tego na razie w porządku obrad. Czyli ta ale trzeba pytać, zaznaczam, że nie znam szczegółów, odsyłam do prezydium Sejmu, między innymi do pani marszałek Mazurek. Ale czyli ta uchwała w sprawie odpowiedzialności za Holokaust, ona może być na kolejnym posiedzeniu Sejmu? Być może tak. Wie pan, po tych skandalicznych, po pierwsze, jeśli chodzi o słowa premiera Netanyahu, to władze izraelskie dość szybko zaczęły je wyjaśniać, prostować. Natomiast jeśli chodzi o słowa skandaliczne, haniebne słowa, rasistowskie słowa szefa, pełniącego obowiązki szefa izraelskiej dyplomacji, szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela,
One się spotkały jednak z bardzo dużym potępieniem i środowisk żydowskich na świecie. Zabrał głos amerykański Kongres Żydów, zabrał głos organizacje żydowskie w Polsce, ale też widzimy bardzo wiele głosów krytycznych z Izraela. Pan ma przed sobą dziennik Rzeczpospolita, na pierwszej stronie jest zajawiony tekst pana Eldada Beka, który wyraźnie pisze, że pan Katz powinien za to przeprosić, więc poczekajmy może na rozwój wypadków. A dlaczego konferencja bliskowschodnia, a dlaczego szczyt Grupy Wyszehradzkiej miał się odbyć akurat w Izraelu? Czyja to była inicjatywa? Czy to był pomysł? W tej chwili w Grupie Wyszehradzkiej mamy roczną prezydencję, która się zaczyna 1 lipca i kończy 30 czerwca kolejnego roku. W tej chwili prezydencję sprawuje Słowacja. To Słowacja była organizatorem tego szczytu. W trakcie tej rocznej prezydencji dochodzi z reguły co najmniej do dwóch szczytów. Myślę, że kolejny odbędzie się już, poprzedni odbył się w Bratysławie i kolejne spotkania będą z powrotem w Bratysławie. Szczerze mówiąc, nie wiem, kto był nieformalnym inicjatorem. Media pisały, że chciał tego bardzo pan premier Orban, ale nie mam takiej wiedzy. Formalnie premier organizatorem Orban biznesowo tego szczytu, bardzo zyskuje na tym, jak się dowiedzieliśmy. Formalnie organizatorem tego szczytu jest Słowacja, bo to ona sprawuje prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. 1 lipca tę prezydencję przejmą, o ile dobrze pamiętam, Czechy i w roku 2020 Polska. A czy słusznie Polska zgodziła się na tą konferencję, na ten szczyt w Izraelu, w Jerozolimie, skoro wiemy, że w Izraelu jest kampania wyborcza? Wie pan, o tym, że wybory odbędą się akurat w kwietniu, to wiemy od kilkunastu tygodni bodaj, dlatego że wybory są przyspieszone. Miały być tak czy siak wybory zgodnie z konstytucyjnym terminem w 2019 roku, natomiast o ile się orientuje, ten termin regularny to była jesień tego roku. Te wybory zostały przyspieszone ze względu na to, że Rok wyborczy. Że premier Netanyahu stracił większość w Knesecie, w parlamencie izraelskim. Ja nie brałem udziału w podejmowaniu tej decyzji, więc... Ale nie odradzał pan również, żeby do Izraela jechać, nie jechać? Nie byłem w tej sprawie konsultowany. Zawsze jakby organizowanie tego rodzaju przedsięwzięć tuż przed wyborami w przypadku polityków, którzy są znani z dość, bym powiedział, zmieniają się w trakcie kampanii wyborczej, a tak jest w przypadku pana premiera Netanyahu, jest obarczone pewnym ryzykiem. A policzkiem było dla Polski to, że przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej jednak pojechali do Izraela i wzięli udział w spotkaniach z Nie, z oni mieli zaplanowane Netanyahu. Wyjazdy do Izraela, dowiedzieli się o tym, że my nie jedziemy już niemalże będąc na lotnisku. Ale wspomniana Beata Mazurek, rzecznik PiS, powiedziała, że okazują solidarność państwa Grupy Wyszehradzkiej z Polską, nie jadąc. Bo szczyt został odwołany. Ale jednak do spotkań doszło, tylko w innej formule. Tak, owszem, ale szczyt został odwołany. Były spotkania bilateralne, my nie możemy nikomu zabronić. Wszyscy siedzieli przy jednym stole wspólnie i to do spotkania doszło, tylko nie było przy niej Polski. Ale nie chodzi tylko... Nawet Viktor Orban mówił, że to błąd, że Polski nie ma. Panie redaktorze, po pierwsze, my nie możemy nikomu zabronić wyjazdu do Izraela. My też ale nie zrywamy stosunków dobrze, dyplomatycznych tak, z Izraelem. Ale po ja drugie, to mówię, ale jeżeli mogę dokończyć, ja wiem. Po drugie, szczyt został odwołany. I podczas tego ten szczytu... sukces Grupy Wyszehradzkiej? Ja nie używam słowa sukces, tylko mówię o tym, że szczyt został odwołany. Podczas tego szczytu były zaplanowane przyjęcie ważnych deklaracji. Tych deklaracji nie ma, bo nie ma szczytu. Więc myślę, że to jest przede wszystkim porażka Izraela. A co zyskała Polska po konferencji bliskowschodniej, dzięki organizacji tej konferencji bliskowschodniej? Wie pan, przede wszystkim ja mam nadzieję, że dzięki tej organizacji zostaną opanowane bardzo agresywne ambicje Iranu i to jest problem nie tylko Izraela, jak się często w Polsce mówi, ale bardzo wielu innych. W końcowym dokumencie głównym, nawet podsumowującym konferencję, nawet Iran nie został wpisany. Bardzo wielu innych krajów, przede wszystkim państw arabskich. Po drugie, w ogóle cały rejon Bliskiego Wschodu to jest teren, na którym jest bardzo wiele niezwykle zagmatwanych konfliktów, konflikt izraelsko-palestyński, liczne konflikty między szyitami a sunnitami,
konflikty nawet wśród arabskich krajów Zatoki Perskiej, prawda, między Katarem a Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emiratami. Ale główni gracze Bliskiego Wschodu nie zostali zaproszeni na tą konferencję. To nie był błąd? Wszyscy wokół których wszyscy gracze poza Iranem byli reprezentanci Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, więc było 60 państw reprezentowanych na tej konferencji. Takiej konferencji, tak dużej konferencji na temat Bliskiego Wschodu nie było od 1900. Co Polska na tym zyskała? Bo jedyne, co nie było od 1991 roku. Przekaz premiera Izraela. Powtarzam, takiej konferencji nie było, tak dużej konferencji nie było od 28 lat. Od ostatniej konferencji w Madrycie. Po drugie, Polska weszła od stycznia 2018 roku w skład Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Notabene zdobyliśmy w głosowaniu najwyższy wynik. 190 państw na nas głosowało. I z członkostwem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ wiążą się liczne przywileje, to jest olbrzymi prestiż, wzmocnienie pozycji na arenie międzynarodowej, ale z tym wiążą się również pewne obowiązki. My dzisiaj musimy prowadzić bardziej globalną politykę, a nie tylko i wyłącznie skupiać się na naszej... Nie odpowiedział mi w dalszym ciągu pan, co Polska zyskała na Natomiast jeśli chodzi o nasze, jeśli chodzi o tę konferencję, to ona jest zawsze okazją do spotkań tak zwanych bilateralnych, czyli spotkań dwustronnych. W tym wypadku mieliśmy serię bardzo ważnych rozmów z delegacją amerykańską, która była miała najwyższy możliwy poziom reprezentacji poza obecnością samego prezydenta. Był wiceprezydent, był szef amerykańskiej dyplomacji. Tylko konkretnie na co to się przekłada? Na co to się przełożyło? Na co to się ma przełożyć? Panie redaktorze, dyplomacja bardzo często wymaga dyskrecji, spokoju. Jeżeli pan widzi, jeżeli pan zobaczy w ciągu kilku miesięcy bardzo ważne wydarzenia, podpisanie ważnych umów, to jest wynik wielu spotkań dyskretnych, które się odbywają przez wiele miesięcy wcześniej. Dobrze, porozmawiajmy o ważnych... Pan się śmieje? No bo jestem pod wrażeniem tego, jak pan ucieka od odpowiedzi. Nie, panie redaktorze, ale czy pan widział... Cztery razy zadałem panu pytanie. Zdarzają pan się... Mówi, że jeżeli coś się wydarzy ważnego, to może być akurat owocem oczywiście, tej konferencji. Tak, bo przecież ważne umowy międzynarodowe, a my staramy się o niezwykle wszystko istotne... Wszystko będzie można podciągnąć, co się wydarzy. My staramy się o niezwykle istotne kwestie w naszych relacjach z Zjednoczonymi, to jest poprzedzane są przez wiele miesięcy negocjacji. Takie negocjacje również odbywały się w Warszawie w ubiegłym tygodniu. Czy z budżetu państwa Telewizja Polska i Polskie Radio powinny zostać zasilone znaczną kwotą ponad miliarda złotych? 1,2 mld bodajże. Pan, dzisiaj Sejm o tym zdecyduje. Media powinny być finansowane z abonamentu w Polsce, natomiast wiemy, że szczególnie od czasu słynnej wypowiedzi Donalda Tuska i walki poprzedniego rządu z mediami publicznymi, wpływy z abonamentu są dramatycznie niskie. Czyli Polacy przestali płacić w dużej mierze abonament przez Donalda Tuska? Donald Tusk powiedział to, co powiedział i powiedzieli, nie płacimy? No, ale było dramatyczne załamanie w płacie abonamentu wówczas po tamtej wypowiedzi. Z roku na rok to pokazały wszystkie statystyki. Na to narzekała jeszcze Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zdominowana przez polityków Platformy Obywatelskiej. Miliard 200 milionów złotych powinno pójść na TVP i Polskie Radio z budżetu państwa? Myślę, że telewizja publiczna potrzebuje środków na realizowanie swojej misji. A nie powinna ich... Jeżeli taka ustawa nie powinna ich wypracowywać? Trafi do Senatu, ja będę ją popierać. Mhm. Panie pośle, proszę powiedzieć, jak pan odebrał wczorajsze wystąpienie Donalda Tuska, wywiad Donalda Tuska, który nie ukrywa, że to jest również jego wojna, czyli wybory chociażby do Parlamentu Europejskiego, to, co się w Polsce dzieje i nie ukrywa, że 4 czerwca zaangażuje się w sytuację polityczną w Polsce. Nie widziałem jeszcze całego wywiadu, znam jego omówienia, znam cytaty, natomiast widać wyraźnie, że Donald Tusk chwyta się już za bary z Grzegorzem Schetyną. Panowie wracają do swojej wieloletniej, głośnej rywalizacji, bo tam są wyraźne, bym powiedział, szpilki wbijane w Grzegorza Schetynę. Będziemy z uwagą obserwować pojedynek tych dwóch zawodników. A nie chce się Donald Tusk chwycić za bary z Jarosławem Kaczyńskim i odbić Polskę z rąk prezesa? Wie pan, ja myślę, że przede wszystkim Donald Tusk musi pamiętać coś, o czym zresztą mówił parę miesięcy temu w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, że obowiązuje go zasada neutralności. Jako przewodniczący Rady Europejskiej nie ma prawa angażować się w żadne spory polityczne w jakimkolwiek kraju członkowskim Unii Europejskiej, tym bardziej w Polsce. I dopóki nie złoży rezygnacji z tego stanowiska, dopóki nie skończy się jego kadencja, nie może angażować się w życie polityczne. Więc Donald Tusk próbuje sugerować rozmaite rzeczy, próbuje
można powiedzieć, stąpać, ale stąpa po bardzo cienkiej linii. Jeżeli zaangażuje się mocniej w politykę, to moim zdaniem to będzie podstawa do tego, żeby stwierdzić, że łamie tę zasadę neutralności. Czyli jeżeli 4 czerwca zaangażuje się bardziej w politykę, to 4 czerwca powinien zostać pozbawiony funkcji szefa Rady Europejskiej? Nie wyobrażam sobie, żeby Donald Tusk, pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, angażował się czy nie w politykę. To jest niemożliwe. I Donald Tusk sam o tym wielokrotnie publicznie mówił. A ta zapowiedź o 4 czerwca to... Nie wiem, jakie są plany Donalda Tuska 4 czerwca. On jest dość enigmatyczny. Myślę, że w interesie Donalda Tuska jest, żeby przypominać o swoim istnieniu i podnosić, bym powiedział, emocje w związku z jego ewentualnym powrotem. Tak. Dlatego, że widać wyraźnie, że Grzegorz Schetyna po tej części opozycyjnej w ostatnich 2 latach bardzo mocno się umocnił i za chwilę ktoś może pomyśleć, że już Donalda Tuska Platforma nie potrzebuje. Myślę, że Donald Tusk bardzo byłby zmartwiony takim scenariuszem. A kiedy nastąpi rekonstrukcja rządu, skoro tak znaczna część ministrów wybiera się do Parlamentu Europejskiego? Zaraz po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Czyli... W momencie, kiedy obejmą mandaty do Parlamentu Europejskiego, będą musieli oczywiście złożyć rezygnację z członkostwa w rządzie i pan premier będzie musiał powołać nowych ministrów. Czyli Beata Szydło, pani minister Zalewska, Joachim Brudziński będą pełnić swoje funkcje ministerialne do końca, do wyborów parlamentarnych. Tak sądzę. W Parlamentu Europejskiego. Tak sądzę. Panie ministrze, dlaczego Jarosław Kaczyński pozywa... Panie marszałku, dlaczego Jarosław Kaczyński pozywa Gazetę Wyborczą z artykułu 212 Kodeksu Karnego, który Zbigniew Ziobro krytykował, mówiąc, że może być używany jako narzędzie w walce z wolnością słowa? Pan prezes Kaczyński w oczywisty sposób został pomówiony i to już dlaczego prokuratura... W oczywisty sposób? O tym chyba powinna zdecydować prokuratura, sądy powinny zdecydować. I prokuratura o tym zdecyduje, bo to jest tylko zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. To prokuratura... Ale pan już przesądza. No, ja mam prawo do swojej opinii, nie jestem prokuratorem ani sędzią, mam prawo do swojej opinii. Jestem przekonany, że prezes Kaczyński został pomówiony. Teraz złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, będzie decydować o tym najpierw prokuratora, a na końcu niezawisły sąd. Ale dlaczego Jarosław Kaczyński korzysta z artykułu, który był krytykowany, kiedy był używany wobec dziennikarza Gazety Braci Karnowskich na przykład? No tak, ale ten artykuł istnieje wciąż w polskim prawie, to po pierwsze. Po drugie... Nie powinien zostać zniesiony? Gazeta Wyborcza wielokrotnie pozywała rozmaitych przeciwników, swoich przeciwników politycznych. Może nie zgodnie z tym artykułem oczywiście, bo on dotyczy mediów, ale wielokrotnie pozywała w procesach cywilnych, więc umówmy się, że Gazeta Wyborcza jest stroną, bym powiedział, bardzo aktywną w rozmaitych sporach. Czyli prawie. Nie ma problemu z użyciem artykułu 212 KK? Powtarzam, najpierw decyduje prokuratura, a na końcu zdecyduje o tym niezawisły sąd. A kiedy Jarosław Kaczyński wypowie się w sprawie taśm Kaczyńskiego? Bo do dzisiaj nie zabrał głosu. Wypowiadał się. Ale na konferencji prasowej, tak żebyśmy mogli podejść do prezesa, zadać pytanie, bo póki co udzielił wywiadu braciom Karnowskim, jednemu z braci Myślę, Karnowskim. Że prezes Kaczyński będzie aktywny w ramach zbliżających się kampanii wyborczej. Wielokrotnie będzie się wypowiadał do mediów. Proszę się nie opowiedzieć. I na koniec, jakie zasługi dla Polski jako ministrowie mają tacy ministrowie jak pani Beata Szydło, czy Anna Zalewska, albo Krzysztof Jurgiel, którzy mają wzmocnić listy PiS do Parlamentu Europejskiego? Pani premier Szydło, zasług dla Polski mógłbym wymieniać wiele minut, nie wiem ile mamy jeszcze anteny. To jakby pan wymienił, z producentem. To jakby pan wymienił, była świetnym premierem. Na obecnej funkcji jako wicepremier i minister od spraw społecznych chociażby dwie zasługi. Była świetnym prezesem Rady Ministrów, jest bardzo dobrym wicepremierem, szefem Komitetu Społecznego. W trakcie jej sprawowania funkcji szefa Komitetu Społecznego powstały ważne projekty społeczne, choćby program Mama 4+, choćby program posiłek dofinansowujący posiłki dla dzieci w szkołach. To jest również zasługa pani premier Szydło, Elżbiety Rafalskiej, Ministerstwo Rodziny. Również, natomiast funkcja szefa Komitetu Społecznego polega na tym, że zbiera się ministrów, wszystkich ministrów zajmujących się sprawami społecznymi, koordynuje się ich działania i to była rola, bardzo ważna rola pani premier Szydło. A pani Anna Zalewska, która jest krytykowana przez nauczycieli, przez rodziców za reformę? Pan, każdy niemal minister jest krytykowany przez rozmaite środowiska. Jak się pełni tę funkcję ministra, to trzeba być również przygotowanym na krytykę. Natomiast uważam, że była dość sprawnym ministrem przez ostatnie 3 lata, przeprowadziła bardzo ważne reformy. Dobre reformy? Potrzebne reformy? Uważam, że reforma, wydłużenie szkoły podstawowej, reforma 8+4 była ważną reformą. Przypominam, że wtedy było bardzo wiele głosów, że to się nie uda, że będzie chaos. Takiego chaosu nie było. Te wszystkie obawy również związków zawodowych o masowych zwolnieniach nauczycieli zupełnie się nie sprawdziły.
Jestem przekonany, że tak będzie również z tak zwanym podwójnym rocznikiem. Myślę, że Ministerstwo Edukacji jest dobrze przygotowane do tego procesu. Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa, sam powiedział, że mocno fachowy to on nie jest. Nie znam tej wypowiedzi pana ministra. Nie wiem, w jakim odpowiedział kontekście. Odpowiedział wczoraj dziennikarce tak. Na pytanie o to, dlaczego kandyduje. Aha. Wprost powiedział. Wie pan, no nie znam tych słów, nie wiem, w jakim kontekście pan minister je wypowiadał. Ja mogę powiedzieć, że znam pana ministra od 18... Byłego ministra, bo został zdymisjonowany. Tak, od 18 lat i jeśli chodzi o kwestie rolnictwa w Polsce, to trudno znaleźć osobę lepiej przygotowaną. To pytanie, dlaczego został zdymisjonowany z funkcji ministra rolnictwa? Wie pan, każdy może w pewnym momencie być nieco wypalony, ale to nie oznacza, że przestaje być merytoryczny. W Parlamencie Europejskim decyduje się bardzo wiele kwestii dotyczących również polskiego rolnictwa, dotyczących wspólnej polityki rolnej i obecność osoby, która ma tak dużą wiedzę na temat resortu rolnictwa i również rozmaitych negocjacji wewnątrz Unii Europejskiej, bo przecież Krzysztof Jurgiel jako minister reprezentował nas na spotkaniach ministerialnych ministrów rolnictwa przez 2,5 roku. To będzie wzmocnienie naszej delegacji. To są lokomotywy, które doprowadzą Prawo i Sprawiedliwość do zwycięstwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego? To są bardzo mocne nazwiska. Jestem przekonany, że uzyskają dobre wyniki. Ale pamiętajmy, umieszczenie kogoś na liście nie oznacza mandatu. Jestem przekonany, że ci wszyscy politycy, których pan wymienił w naszym dzisiejszym wywiadzie, uzyskają takie mandaty. To są mocne nazwiska. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim państwa gościem był pan wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Dziękuję bardzo za rozmowę.